Dobry, właśnie bałam się, jak zabrzmi mi mój głos. I zabrzmiał bardzo nisko. Nie jest tak źle, bo jak mówię, to mnie nie boli. Ale jak się domyślacie, to jestem chora. Właśnie sobie zażyłam najlepsze tabletki na gardło i mam nadzieję, że mi coś pomogą. No tak, do wrześniowego chaosu dołączyła typowa wrześniowa choroba związana z moją pracą. Jak już wszyscy zaczęli kichać i kaszleć w klasie, to ja wiedziałam, co mnie spotka. Na szczęście dzisiaj jest już piątek, więc jadę na troszeczkę późniejszą godzinę. Uda mi się wyjść też dzisiaj wcześniej, więc nie jestem taka przerażona tym. No i mam nadzieję, że w weekend się jakoś ogarnę. Jak wrócę z pracy, mam w planach puścić sobie audiobook Zagraj dla mnie, bo wczoraj wyszedł, a wczoraj byłam w jeszcze gorszym stanie, więc przełożyłam to na dzisiaj. No, ale i tak jest źle. I tak jest źle. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, jak zabrzmie. I moi uczniowie na pewno też dzisiaj będą bardzo zdziwieni. Nie zmienia to faktu, że próbuję się leczyć. Mam mnóstwo różnych dziwnych leków przy sobie, które stosuję. Zostały mi dwa rozdziały projektu L do poprawienia. Jest 22 września, więc do końca jeszcze mam no trochę. Do następnego piątku muszę się wyrobić, więc tydzień. No i mam dzisiaj w planach zrobić te dwa rozdziały i jeszcze przejrzeć wszystkie komentarze, które gdzieś tam sobie dałam, żeby ogarnąć właśnie, czy coś zmieniać w książce, czy też nie. Więc na razie taki jest plan. Jak zapewne słyszycie ciągle, mam problem z mówieniem, ale siadłam. Boże, ale jest problem. Chwila. Siadłam do poprawek. O, nie poprawiło się. Nie zmienia to faktu, że siadłam do poprawek. No i troszeczkę tutaj tylko zostało mi jeszcze uwag. Widać to na podstawie tych pytajników. No, ale w całym pliku mam 72 387 słów, no i 219 stron. I chyba w ten sposób zakończę projekt L. No i mam jeszcze przyszły tydzień, żeby troszeczkę nad nim popracować i wysłać go do wydawcy. Wiecie co, mówię lepiej, to po pierwsze, a po drugie od tej choroby mi totalnie chyba odbija, bo właśnie zrobiłam dwa plany promocyjne na książki, których jeszcze nie skończyłam, jednej nawet nie zaczęłam pisać, więc brawo dla mnie, zamiast zabrać się za planowanie czy pisanie, poprawianie, bo mam halo deadline i dzisiaj muszę skończyć to wszystko, no to ja robię coś zupełnie innego. Ale wpadłam na bardzo fajne pomysły. Co prawda nie wiem, jak budżetowo one wyjdą, a mogą wyjść naprawdę potężnie, więc nie wiem, który wydawca się zgodzi w nie zainwestować. Natomiast dla mnie są super, ok? I pewnie jak przestanę być chora, to będą mniej super i wtedy świadomość do mnie wróci, że jednak to nie ma sensu albo to nie może się udać. Ale teraz wierzę, że się uda. I jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wrócił mi głos, chociaż jakieś, nie wiem, godzinę temu miałam taki napad kaszlu, że myślałam, że po prostu płuca wypluje. Ale to są dzienniki mojej choroby. Jest już lepiej, przynajmniej do Was mogę się odezwać, ale nie będę tego dzieliła na dni. Po prostu macie jeden wielki dziennik z choroby, bo nagrywam mało, nagrywam takie, wiecie, szczegóły z życia. Teraz zrobiłam sobie wielki kubeł herbatki. Jest jak moja głowa. No. I jak tylko troszeczkę ostygnie, to będę sobie ją piła, żeby troszeczkę to gardło nawilżyć. No i powiem Wam szczerze, że jak na razie to
Najgorzej jest z katarem, zatoki przestały mnie boleć, więc chociaż tyle, ale najgorzej katar, chrypa i tutaj krtań mam strasznie podrażnioną, chciałam powiedzieć, więc już jest lepiej, ale nie jest jeszcze na tyle super, żebym, wiecie, skakała z radości i była super zdrowa, ale przy tym jest już na tyle dobrze, że mam dość leżenia w łóżku cały dzień i coś muszę ze sobą zrobić po prostu i... No najczęściej jednak staram się przynajmniej wziąć sobie tableta i nadal tam leżeć, ale no, jak teraz na przykład piję herbatę czy coś jem, no to przy okazji ogarniam coś przy komputerze, no bo na leżąco nie jestem w stanie tego zrobić. No i tak prezentuje się mój dzień. Pogoda jest okropna, ciągle pada, więc w sumie dobrze, że jestem chora, bo i tak bym nic nie ogarnęła. Trochę boleję, jeżeli chodzi o moje jedzenie i o moje ćwiczenia, bo poszły totalnie w odstawkę. No ale cóż, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Dobra, zamykam się i biorę się za robotę, bo już czuję, że gardło mi zaczyna powoli siadać. No i właśnie, wyszło szydło z worka, że jednak ten głos nie ma się tak najlepiej, jak myślałam, że już jest dobrze, że po kilku minutach gadania, dokładnie po trzech, do kamery, ja już po prostu wymiękam. A co dopiero 45-minutowa lekcja, albo przerwa, na której muszę na przykład krzyczeć, żeby ktoś tam się nie zabił, nie? Mam czas do środy, muszę się wykurować do środy, w czwartek i piątek już wracam do pracy, no i mam nadzieję, że jakoś to przetrwam. Więc trzymajcie kciuki, żeby do środy było dobrze. Dzień dobry, ja i mój czerwony nohal oraz armia zasmarkanych chusteczek pozdrawiamy Was. Myślałam nad tym długo, naprawdę długo. Ale chyba mój mózg wraca do normalności. Muszę tak do Was mówić, bo mi ręka zaraz odpadnie. Ten aparat nie jest aparatem zbytnio lekkim, więc nie jest dobry do vlogów. Natomiast w jakiś sposób, nie wiem, stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł. Ale z takich update'ów żyćkowych jest już lepiej. Jak słyszycie, mówię o wiele lepiej. Męczy mnie jedynie katar, który spływa mi po prostu na potęgę. W ogóle co Was to w ogóle interesuje, nie? A ja Wam o tym opowiadam. No nieważne, no jest to dziennik chorobowy, tak czy tak, więc w jakiś sposób muszę tutaj dawać znać, nie? Że już jest lepiej. Więc jeszcze zostało mi jutro, no i w czwartek już wracam do pracy i mam nadzieję, że się wykoruję tak totalnie i że już będzie lepiej. Bo pasuje mi już wrócić przynajmniej w czwartek do pracy, bo mam kilka spraw takich do załatwienia na CITO, więc będę taka spokojniejsza, jeżeli uda mi się już wrócić w czwartek. A wracając do tematu książkowego, no to właśnie przed chwilą, i właściwie dlatego tylko włączyłam aparat, przed chwilą wprowadziłam ostateczne poprawki do projektu L, no i za chwilę ten projekt poleci do wydawcy. Mam już napisanego maila, zaraz dołączę do tego maila tylko plik i bardzo się cieszę, bo wyrobiłam się przed deadline'em, nawet kilka dni przed deadline'em, bo miałam deadline do 30 września, więc nie jest tak źle. Dzisiaj jeszcze chciałabym nagrać dla Was reakcję na początek audiobooka, bo właśnie dostałam przesyłkę od wydawcy właśnie z audiobookiem. Jakieś były problemy z dostępnością na Empik Go, dlatego też ostatnio nie udało mi się reagować na tego e-booka, ale dzisiaj to naprawimy. No i będzie to taki fajny finał tego odcinka, czyli mam załatwioną książkę, na którą miałam deadline, odhaczone i teraz zajmuję się dwoma projektami. Jeden z tych projektów to horror Young Adult, który czytam sobie od początku, układam sobie te historie w ten sposób, żeby jakoś ten finał w końcu wyszedł, bo jak pamiętacie, zostawiłam tę książkę i nie napisałam finału, nie napisałam końcówki, bo coś mi się rozjechało. To był projekt totalnie nieplanowany, więc nie miałam w ogóle na to pomysłu, więc teraz próbuję sobie prześledzić wszystko to, co napisałam i stworzyć pomysł na tę końcówkę. Na razie jakoś to tam idzie. No i drugi projekt to też Young Adult i w tym przypadku będę się tutaj posiłkowała mitologią grecką. No i wstępnie tutaj zajmuję się planowaniem, zajmuję się, na przykład wczoraj robiłam plany promocyjne do tej książki, której nawet nie napisałam, cała ja. No i jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, więc wstępnie takie podsumowanie tego odcinka brzmi bardzo, bardzo fajnie.
całym pliku ostatecznie mam takie statystyki, czyli udało mi się napisać 222 strony, no i mamy 73 154 słowa, a znaków ze spacjami mamy 450 tysięcy, więc no, bardzo fajne statystyki, powiem szczerze. Nie jest to może moja najdłuższa książka, ale jest to książka jedna z tych naprawdę dłuższych. Chyba dodam jeszcze dzisiaj post na Instagramie właśnie z informacją, że mamy finał. Jaram się totalnie, tym bardziej, że tym projektem zajmuję się od kwietnia tego roku, więc no, można powiedzieć, że zakończyłam pracę nad nim we wrześniu. Jak to jest możliwe? To było naprawdę kilka miesięcy potężnej pracy. Co prawda, pomiędzy kwietniem a lipcem miałam chyba 2 miesiące przerwy, więc to nie było tak. Ja wróciłam do tego projektu dopiero chyba w czerwcu, jakoś pod koniec czerwca zaczęłam go znowu pisać. Więc w ogóle ten projekt był dziwny. To jest w ogóle święto, że ja go skończyłam i bardzo się cieszę i dzisiaj powinnam świętować. Nie wiem, zażyję sobie leki. I tak będę świętować. Albo syropek od teściowej, więc tak. To jest mój sposób na świętowanie. Big Go zaprasza do wysłuchania książki Natalii Brożek zatytułowanej Zagraj dla mnie. Czyta Agata Wicka. Nigdy nie byłam w areszcie. Nie miałam nawet odwagi odwiedzić go choćby w snach. A teraz co? Teraz siedzę za kratkami. Trzęsące ciało kryje się pod dżinsami i cienkim materiałem bluzki. Marzę o kubku ciepłej herbaty i o kocu. Chcę zniknąć z tego okropnego miejsca i zapomnieć o tej straszliwej nocy. Wow. Chwila gadania i znowu jest problem. Dobra, postanowiłam, że nie wiem, czy reakcję na audio dam tutaj do tego filmu, czy dam na Instagrama i na TikToka. Jeżeli nie będzie tego fragmentu w filmie, to po prostu odsyłam Was do opisu, tam znajdziecie linki do moich innych mediów społecznościowych. No, ale tak czy tak powiem szczerze, super to wyszło. Przeczytaliśmy w sumie, no ja przesłuchałam, ale przeczytaliśmy. Ja się czułam, jakbym sama czytała z Agatą. Na razie tutaj tylko ten króciutki urywek, czyli 10 dni później. Na drugiej stronie już mamy rozdział pierwszy, a my takie wprowadzenie do historii przesłuchaliśmy. No powiem szczerze, jestem zachwycona, cieszę się bardzo i po prostu... Tak dziwnie, jakby miesiąc od premiery, a ja po prostu znowu się jaram tą książką i mam nadzieję, że ona tak szybko nie zniknie z tego rynku. Będę próbowała jeszcze robić dużo materiałów na jej temat, więc też obserwujcie mnie. Ale na tę chwilę, tak jak sami widzicie, po prostu w moim życiu jest taki chaos. Już inaczej tego nie nazwę. To jest po prostu chaos i nakłada się na to jeszcze jakieś, nie wiem, milion innych rzeczy, typu moja na przykład choroba. I wszystko się rozwala, totalnie się rozwala. Natomiast cieszę się, że już jest lepiej, cieszę się, że mogę już do Was mówić, a nie tylko... Nie, to nawet nie były piski, to były jakieś poharkiwania, coś w tym stylu. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. On pokazuje, że nie zawsze jest tak kolorowo i dobrze, nie zawsze to są spotkania autorskie, a czasami po prostu siedzenie w domu, w łóżku i cierpienie. Czasem też tak bywa. No, ale przed nami prawie targi książki w Krakowie, więc na pewno będzie się coś działo książkowo-pisarskiego. Na tę chwilę to tyle. W przyszłym tygodniu czeka na Was film pogadankowy, stricte pogadankowy. Będziemy sobie mówić o motywacji, bo to bardzo ważna sprawa. A za 2 tygodnie wracam z vlogiem, bo coś fajnego się tam będzie działo. Jeszcze nie mogę doczekać sama. Ekscytuję się tym jak dziecko. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!